Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie podsumujemy troszeczkę nasze trzy poprzednie moszny. Będę korzystać z pomocy naukowych, nie dlatego, że nie znam tego wszystkiego na pamięć, tylko chciałabym wam to wszystko przekazać w jakimś konkretnym porządku i sama nie chciałabym się pogubić, bo tego jest tyle i są to tak ze sobą tematy powiązane, że można bardzo łatwo przejść z jednego na drugi, a chciałabym, jak to się mówi, trzymać sztywno ramy. No tym bardziej, że mówiliśmy o bardzo poważnych problemach, jak sami wiecie, zarządzanie ponad 7 miliardami ludzi nie jest to wcale taka prosta i łatwa rzecz. Dobrze, ale już tyle, przejdźmy od razu do rzeczy. Jak wiecie, w pierwszej mosznie poruszyłam z wami temat wody, tego, że mamy mało wody na świecie, nie umiemy zarządzać tą wodą i przez to dużo ludzi umiera. Powiem szczerze, ja sprawdziłam statystyki i naprawdę rozpłakałam się. Naprawdę rozpłakałam się i teraz za każdym razem, jak spoglądam na mój zegarek, to po prostu czuję przeszywający mnie wszędzie ból. Co prawda człowiek o tym wie, aczkolwiek no, jest to obciążenie każdego z nas, w mojej chwili obecnej najbardziej na tym świecie, gdyż co 15 sekund umiera dziecko. Za 15 sekund umiera dziecko z powodu tego, że nie ma czego się napić. Wyobrażacie sobie ten pogrom codziennie, co 15 sekund gdzieś ktoś umiera z tego powodu, tylko dlatego, że jakiś debil gdzieś nie potrafi zarządzać albo bawi się w politykę i jest na tyle naddętym kurwa dupkiem, że żeby zrobić komuś po prostu na złość, coś przyblokuje albo postąpi w sposób wręcz nieludzki. No i takie są tego rezultaty. Ja mówię temu stanowczenie i mam wyjebane po prostu na takich frajerów. Bo dla mnie liczy się życie, pomimo tego, że jest nas za dużo, naprawdę jest nas dużo za dużo, będzie nam bardzo ciężko, moje drogie dzieci. Mówię to naprawdę tutaj z duszą na ramieniu, jak to się mówi. Bo naprawdę będziemy musieli bardzo mocno oszczędzać, jeśli chodzi o wodę. Nie będzie to, że będziemy musieli się mieć w jednym takim małym garneczku dziennie, aczkolwiek będzie to wymagało od nas nauczenia się systematyczności i konsekwencji. Jeśli tego się wszyscy nauczymy, to gwarantuję wam, będzie nam naprawdę wszystkim miło, nie będziemy odczuwać tego, że musimy oszczędzać, a przy okazji na pewno nie będzie umierać tyle dzieci. Chciałabym, żeby z 6 tysięcy dziennie, żebyśmy zeszli na przykład w ciągu 2 lat do na przykład połowy. To też byłoby naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, jeśli już możemy mówić o tym w tak okrutny sposób. Właśnie, tak jak też sobie wynotowałam i zaczęłam od tych takich najtragiczniejszych wiadomości, gdyż uważam to za tragedię, jak widzicie, dziś jestem na czarno z tego nawet tytułu. Poza tym jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Ale wracając do tego, o czym mówiłam, że zarządzanie powoduje to, że ludzie umierają. Tak, kiedy w domu jest zły gospodarz, wszystkim się źle dzieje. Więc moi drodzy kochani, mam nadzieję, że pomożecie mi osiągnąć nasz wspólny cel, bo nie jest to tylko mój cel. No głównie, bo ja się wkurwiam, bo ja już nie umiem żyć w takim popierdolonym świecie. Aczkolwiek jest to nasz wspólny cel i chciałabym, żebyście mi pomogli dobrze zarządzać tą wodą na całym świecie. Przede wszystkim musimy zacząć od przemysłu. Wynotowałam sobie tutaj, moi drodzy, w jakich sektorach przedsiębiorczości mamy największe zużycie wody i gdzie mamy największy problem
wykorzystaniem tej wody, zdecydowanie, przez co tam też są największe problemy z funkcjonowaniem takich firm, bo jak wiecie, jeśli zarządzanie w jednym aspekcie źle funkcjonuje, to przekłada się to też na inne. Między innymi musimy się zająć, moi drodzy, przemysłem włókienniczym. Jak sami wiecie, no i wystarczy chwilkę pomyśleć, czym się możemy zajmować w przemyśle włókienniczym, co tam się robi. I faktycznie, kochani, musimy troszeczkę inaczej patrzeć na to, jak się ubieramy. Tutaj, sorry Francuzi, ale wasze, że tak powiem, górnolotne wizje projektanckie, które nikomu do niczego są nieprzydatne, nawet już kurde na gali Oscarowej nikt nie chce tego nosić, no to jest prawda, no będą musiały się troszeczkę powściągnąć, bo to ma też bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o zużycie wody, o, że tak powiem, przepływ wewnętrzny wody między ludźmi i dostęp do takiej wody. Tą wodę, którą zaoszczędzimy w przemyśle włókienniczym, będziemy mogli przenieść do innych sektorów branży, między innymi do sektora socjalnego, czyli pomóc po prostu będziemy mogli ludziom dostarczyć im wodę w oczywiście w jak najbardziej ekologiczny sposób, w jak najbardziej humanitarny, w jak najbardziej sanitarny, żeby ta woda nie była brudna, była od razu zdatna do użycia, a przede wszystkim do picia. Bo to, że będą troszkę śmierdzący, to nieważne, ważne, żeby żyli przede wszystkim. To jest ważne. Jaki przemysł mamy następnie? Metalurgiczny. Tak, tam też bardzo dużo wody schodzi. Musimy pomyśleć o nadwyżkach produkcyjnych, czy faktycznie tego potrzebujemy. W jaki sposób tworzymy, w jaki sposób budujemy, w jaki sposób konstruujemy. O tym też będę mówić, o tym też wspominałam w poprzednich mosznach, jak dobrze pamiętacie. Tam będziemy musieli, w tym przemyśle głównie będziemy musieli się skoncentrować na uzdatnianiu wody, bo powiem szczerze, że tam największy problem jest z zanieczyszczeniami wody, nie tyle co ze zużyciem, bo pracowałam w firmach metalurgicznych i tam naprawdę starają się jak najmniejszą ilość wody zużywać. Jednak tam jest problem z uzdatnianiem. No nie we wszystkich wiadomo, ale jednak w większości. Więc na tym też na pewno będę się koncentrować, się skupiać. Tutaj myślę Greenpeace i inne organizacje ekologiczne i instytucje ekologiczne będą śmiało ze mną tutaj pracować prężnie i będziemy dążyć do tego prawdziwego Greenpeace'u. Bo nazwa, powiem szczerze, mi się podoba niesamowicie. Trochę tak bardziej podkręciłam. Idziemy dalej. Przemysł chemiczny. Bardzo dużo zużywamy chemii, nie tylko w domu, ale także w firmach. Zużywamy chemię w drodze z firmy do domu, z domu do firmy. Wszędzie tego po prostu używamy. Podczas nawet samej produkcji nam się wytwarza chemia i też nad tym nie panujemy. Jest to też przemysł, tylko że pośredni. Można powiedzieć tak bezwarunkowy, coś w tym rodzaju, więc tym też się zajmiemy. Wiem, że prace nad odpowiednimi filtrami kominowymi już są rozpoczęte, będziemy nakładać takowe filtry z racji tego, że kochani moi drodzy, ozon nam się kończy. A jak nam się skończy ozon, no to zapasy tlenu też kurde, powiem szczerze, będą w czarnej dupie. Ale idźmy dalej. Przemysł papierniczy. Biurokraci, kochana administracjo. Tutaj do was największe ukłony w tym zakresie. Jeśli chodzi także o producentów podręczników szkolnych i akademickich. Nie dość, że dzieci muszą nosić cholernie ciężkie książki, w większości z gównianą wiedzą, to jeszcze praktycznie co pół roku muszą zmieniać książki. Nie można ich później odsprzedać, trzeba je wyrzucać, przetwarzać, a wiedza z roku na rok jest coraz gorsza. Powiem szczerze, za niedługo sama się zacznę zastanawiać, czy 2 dodać 2 to jest naprawdę 4, poważnie.
albo czy to, czego mnie nauczyli naprawdę w szkole podstawowej na Uniwersytecie Śląskim, technicznym i technologicznym, ja bym dorzuciła, bo obie nazwy są poprawne, bo jest to Uniwersytet i Techniczny i Technologiczny w chwili obecnej. Zgubiłam wątek na chwilę obecną, bo się spojrzałam na kartkę. Dobrze, przypomnij mi się, to do tego wrócimy. Idźmy dalej zatem za naszymi branżami, gdzie musimy zrobić porządki. Przemysł spożywczy. Jak pamiętacie, w pierwszym odcinku mówiłam o tym, że jednym z największych przemysłów na świecie w chwili obecnej jest przemysł wodny. Dokładnie tak, jeśli chodzi o wodę mineralną, między innymi również. To samo się dotyczy jedzenia. Bardzo dużo wody zużywamy do mycia jedzenia, przetwarzania jedzenia, do jakkolwiek wstępnego utrzymania nawet czystości w miejscach pracy. I też tam musimy nad tym popracować, ile tak naprawdę potrzebujemy jedzenia, ile potrzebujemy picia. Jeśli to wszystko unormujemy, ustabilizujemy, wówczas będziemy mogli wprowadzić jakiekolwiek optymalizacje, jeśli chodzi o przemysł spożywczy i oszczędności wody, a tam na pewno znajduje się mnóstwo wody. Z racji tego, że jak sami wiecie, warzywa, owoce, mięso, to w większości jest woda. Więc pomyślcie sobie, że jeśli na przykład z naszych produkcji, gdzie teraz mamy 100%, zejdziemy do 60% i te 40% nam zostanie, to zostanie w naturze. Proste, proste, prawda? Wystarczyło pomyśleć. Nasza Ziemia to jest system, który trzeba zrozumieć i pozwolić mu się rozwijać tak, jak on chce. Coś tak jak wychowywanie dziecka, coś w tym rodzaju. Matka Ziemia też jest dzieckiem. Co my dalej mamy? Następnie, kochani moi, mamy przemysł górniczy. Oj tak, tam też schodzi dużo wody, ale z racji tego, że nie chcemy już dłużej za bardzo naruszać struktur geologicznych na naszej ziemi, gdyż zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców, którzy mieszkają w miastach, w miasteczkach czy w pobliskich wsiach, gdzie obecnie czy kiedyś było wydobycie złóż węgla jakiegokolwiek rodzaju. Nie, ludzie nie będą tracić pracy. Przebranżowimy tych ludzi, żeby nie powtórzyć błędu sprzed parunastu lat, gdzie górnicy dostali odprawy, je przebimbali, bo nie wiedzieli, co z nimi zrobić, a nie każdy z nich miał na tyle zmysłu przedsiębiorczego, żeby to zrobić dobrze. I później się porobiły tragedie życiowe. Więc po przekształceniu takiego przemysłu górniczego nie tylko ocalimy infrastrukturę miejską, uprzyjemnimy życie mieszkańców, ale górnicy też będą mieć dużo bezpieczniejszą pracę. Będą mogli również pracować przy energetyce, ale innego rodzaju, dużo bardziej bezpiecznej. Nie będą musieli schodzić pod ziemię, ryzykować aż tak życia. Będę starać się poznajdować rozwiązania jak najmniej zagrażające życiu bądź zdrowiu, na tyle, na ile będzie to oczywiście możliwe i na tyle, ile będę miała wiedzy i informacji, żeby to wszystko uczynić. Gdzie następnie będziemy szukać oszczędności wody i będziemy wprowadzać optymalizację i stabilizację? W sektorze energetyczno-paliwowym, skoro już mówimy już nawiasem o energetyce, przy sektorze górniczym. Tak, oczywiście, przemieszczamy się stanowczo za dużo, nieefektywnie korzystamy z energii, nie wiemy, jak korzystać z energii. Czy za dużo produkujemy energii? To się okaże. Ale na pewno tam też prowadzimy optymalizację oszczędności, nie wszystko poprostujemy. I będziemy zmniejszać ilość zgonów naszych małych dzieci. Kochani, mam też bardzo złą wiadomość, jeśli chodzi o narodziny nowych dzieci.
Może ktoś teraz pomyśleć, że to nawet dobrze, że samoczynnie umierają dzieci nawet z braku wody. Aczkolwiek ja jestem bardzo przeciwna temu i uważam, żeby każdy z nas powinien się nauczyć robić dzieci. Prokreować w sposób taki odpowiedzialny bardziej, że jeśli już się pojawi taki człowiek, to musisz wziąć odpowiedzialność za cały stan ekologiczny także na ziemi. Nie tylko za to, żeby to coś miało jeść i w co się ubrać i gdzie żyć. Ja więc, kochani, bardzo mi przykro, na całym świecie będą wprowadzone ograniczenia ruchania z efektem dziecka, bo ruchać się będziecie mogli, tylko będzie trzeba wam podwiązać troszkę te pisiorki i troszeczkę jajniki, moi drodzy. Ja sama nie się wstrzymuję ze własnym, będę adoptować powyżej 10. Więc proszę, w miarę możliwości idźcie za tym przykładem, bo jest tyle dzieci, które możecie śmiało pokochać. Jak własne, naprawdę nie będziecie odczuwać żadnej praktycznie różnicy w uczuciach, w doznaniach, wspomnieniach. A możecie naprawdę przedłużyć nasz gatunek, że się już tak brutalnie wyraża. Co mamy następnie? A propos organizmów i przedłużania gatunku. Jak sami wiecie, my ludzie składamy się w około 80% z wody. Jest to średnia, wiadomo, jest to uzależnione od naszego wieku, stylu życia i paru innych czynników, ale tak uśredniając generalnie wynosi to 80%. Czy zastanawia się ktoś z was, ile zwierząt jest na naszym świecie i ile one potrzebują wody do życia? Ja powiem szczerze, się pobawiłam w obliczenia, gdzie się tutaj mam. O. Z tego, co naukowcy twierdzą, mamy około 9 milionów gatunków na świecie, zwierząt. Gdyby tak sobie przeliczyć, że każdy z tych gatunków ma taką samą liczebność jak ludzie, no powiem szczerze, mam dużo większą odpowiedzialność na barkach niż tylko 7 miliardów ludzi, bo tutaj z tego, co wyszło, to wyszło 7, przeczekajcie, 3, 6, 9, 12 z 14 zerami, moi drodzy. W przybliżeniu tyle jest jeszcze zwierząt na świecie, o których potencjalnie wiemy, a o których nie wiemy. Może być ich równie dobrze tyle sam, dwa razy tyle. Więc poza wami, moi drodzy, ponad 7 miliardami ludzi, mam jeszcze tyle zwierząt, o które też musimy zadbać, bo bez nich też nie ma nas. I nie tylko ze względu na pożywienie. Bez nich nie rosną rośliny, bez których my żyjemy. Bez nich nie ma tlenu, dzięki któremu oddychamy. Więc dlatego też musimy zadbać o nasze kochane zwierzątka. I naprawdę musimy zacząć żyć w końcu w zgodzie na tym świecie, jeśli chcemy naprawdę dalej tutaj żyć. Tym bardziej, że widzicie, jednak Majowie chyba mieli trochę racji, tylko mają poślizg czasowy. Tak o 17 lat. 18, coś w tym rodzaju. Jak wiecie doskonale, 92% wody zużywamy także w sektorze rolniczym. Będę też opracowywać, już częściowo mam opracowany taki, można powiedzieć, plan, program optymalizacji, stabilizacji sektora rolniczego z uwzględnieniem potrzeb. Postaram się, kochani, uwzględnić jak najbardziej wasze indywidualne potrzeby, aczkolwiek no nie wiem, czy uda mi się to tak w 100%. Wszystko zależy od tego, jak będziecie chcieli współpracować. Nie tylko wy jako zwykli ludzie, ale także wy jako ludzie, którzy chodzą do pracy, do miejsc, gdzie mają jakieś zadania i są zobowiązani je wykonywać. Bo to, jak będziecie wykonywać te zadania w pracy, tak naprawdę ma znaczenie, co nam się uda osiągnąć na tym świecie.
to jak nam uda się zabezpieczyć naszą planetę. To, żeby ludzkość mogła zrobić sejwa dla potomnych, żebyśmy także mogli kiedyś odejść z tego świata spokojnie, że nasze prawnuki, kiedy się urodzą albo kiedy będą dorastać na naszych oczach, będą mogły dorastać spokojnie i też spokojnie zakładać swoje rodziny, bo to jest cholernie niesamowicie istotne. Co my tutaj mamy dalej? Kochani, gazy, szkodliwe gazy. Nad czym musimy popracować? Czy mamy problem? Jak mówiłam wcześniej, ozon nam się kończy. Poniekąd trzeba też się tym zająć. Musimy się zająć, kochani, takimi gazami jak... Z tego, co twierdzą naukowcy, mamy problemy z halonami, freonami, wiadomo, gazami cieplarnianymi i gazami nieorganicznymi. Przy każdej produkcji, kochani, kiedy pracujecie, produkujecie cokolwiek, tak jak powiedziałam, poza filtrami, tego typu rzeczami, zwracajcie uwagę na komponenty, z jakimi pracujecie. Jakość komponentów, z jakimi pracujecie, ma bardzo duże znaczenie, gdyż może jeden, tylko jeden komponent, który wymienicie w swojej firmie, bo macie taką możliwość naprawdę przysporzyć bardzo dużo pozytywnych zmian dla otoczenia, w jakim każdy z nas żyje. Więc warto zwracać uwagę na to, z czym pracujemy, a z czym nie. Co mamy następnie? Nasze własne ludzkie gazy. Temat krępujący, temat tabu. Ja tabu będę przełamywać, bo uważam od strony medycznej, że każdy to robi i nie ma się czego wstydzić. Nie trzeba o tym napierdalać językiem 24 na dobę, ale w takich sytuacjach trzeba o tym mówić, bądź kiedy są jakieś przypadłości dyskomfortu zdrowotnego. Kochani, każdy z nas lubi sobie prykać, puścić bączka, jakkolwiek by tego nie nazwać. Jednak to, w jaki sposób się odżywiamy, to jakie produkty kupujemy, ma znaczenie, jakie my te bączki puszczamy. Puszczamy też takie bączki. Zdarza nam się puścić takiego albo tajniaka pod kołdernika, albo jakiegoś innego masakratora nozdrzy. A czasami oczu, że no, nasz ozon cierpi, nie tylko nasze nozdrza i oczy, ale nasz ozon również. Więc kochani, bardzo proszę, zacznijcie zwracać uwagę na to, co jecie, bo wasze oko Saurona też przytruwa nam środowisko. No taka prawda. Więc dla fanów brukselki mam złą wiadomość, dla fanów gazopędnych potraw. Oj, dla Anglików mam złą wiadomość, bo lubią bardzo fasolkę. Patrz, no. Tam ktoś się nazywał Zieloną Królową, tak? Nie mogłam się powstrzymać. I to samo, jak sami wiecie, my jesteśmy mięsem i to samo się tyczy naszych zwierzątek. Jak karmimy nasze zwierzątka, też ma znaczenie, jakie one mają pierdy. Jakie bąbelki wypuszczają z tyłeczków. I jak bardzo chronią, albo wręcz przeciwnie, dewastują nasz ozon, który jest dla nas warstwą ochronną i pozwala nam oddychać i żyć. I jeść, co jest cholernie przyjemne. Co my dalej mamy? Produkcja. Kochani moi, mamy do czynienia z nadprodukcją i marnotrawstwem. To jest, można powiedzieć, bardzo ciekawy paradoks ekonomiczny w chwili obecnej, gdyż generalnie, gdyby to wszystko zrównoważyć, to tak jak zresztą piszą, gospodarka jest stabilna. Można powiedzieć, że gospodarka jest generalnie stabilna, aczkolwiek ja bym się przyjrzała tym nadprodukcjom, jakiego to są rodzaju produkty.
Zresztą nad tym będziemy pracować, bo chciałabym to zrobić już z wami, tak zespołowo. Marnotrawstwo, to samo. Proszę, żebyście się przyjrzeli nawet w waszych domach, w jaki sposób wy gospodarujecie tym, co macie, kiedy nadprodukujecie, na przykład kiedy robicie zakupy, kupujecie rzeczy na obiad. Później tworzycie jakiś, nie wiem, produkt, posiłek. O, tego co mi brakowało, jakiś posiłek. I coś wam zostaje, co z tym wtedy robicie, czy się z kimś dzielicie, czy wyrzucacie, czy jecie. Zwróćcie na to, kochani, uwagę. W firmach też bardzo proszę, zwróćcie na to uwagę, gdyż tak naprawdę stan faktyczny jest taki, że produkujemy za dużo. I nawet z rezerwami, jakie generalnie powinniśmy produkować, też mamy tego za dużo. Już uwzględniając głodujących i niegłodujących, naprawdę mamy za dużo. A jak sami wiecie, każda produkcja to woda. Mamy, kochani, tylko 3% wody pitnej na całym świecie. Tylko 3%. To jest naprawdę niedużo. Na ponad 7 miliardów ludzi i pizdu jeszcze razy tyle zwierząt. I to nie jest wcale tak, że kiedy już pod koniec tego roku wprowadzę do sklepów mięso produkowane laboratoryjnie, to normalne zwierzęta nie będą nam potrzebne. To wcale tak nie jest, kochani. Wtedy przed nami otwiera się świat mięsa. Dlatego dla nas będzie tak ważne, żebyśmy dbali o te zwierzęta, żeby one były jak najzdrowsze, jak najbardziej zadbane. Bo wtedy będziemy mogli spróbować każdego mięsa bez żadnych oporów etycznych, religijnych. Naprawdę. Dopiero wtedy zacznie się uczta. Naprawdę. Ja już się nie mogę doczekać. Końca tego roku, poważnie, nawet z racji buntu, bo jestem typowym mięsożercą, stałam się wegetarianką i nie jem mięsa, bo nie będę przykładać, kurde, ręki do tego, żeby ludzie ponosili psychiczne obciążenie, żeby zabijać tego typu rzeczy. I to jeszcze w tak bestialski sposób. Co mamy dalej? Projektanci produktowi i spożywczy. Bardzo interesujący temat. Można powiedzieć na topie, a jednak tabu. Nikt o tym nie chce mówić, a jednak każdy mówi. Dlaczego? Można powiedzieć kontrowersyjny temat, bo ci ludzie bawią się w magików, używają właśnie knifów. Czy to do tworzenia produktu, jakichś ulepszaczy, uzależniaczy, poprawiaczy, albo wręcz przeciwnie, używają bardzo szkodliwych substancji, bo są tumokami jebanymi i nie wiedzą, co robią. A jeszcze jakiś kretyn za to płaci, czajcie, kurwa, masakra. Trzeba na to zwracać uwagę, moi drodzy. Kiedy robicie zakupy, na pewno widzicie, że jeden produkt, kiedy tylko na niego spojrzymy, jest apetyczny. Kiedy go wyjmiemy z pudełeczka, z opakowania, też no, nie możemy się powstrzymać, chcemy go schrupać. Z innym jest trochę gorzej, na przykład. A są to topowe firmy bardzo komercyjne, rozpoznawalne. Także no, wszystko powinno być, jak to się mówi, jak z obrazka. Dlaczego tak się robi, dlaczego tak się nie robi. Nie będę na razie jakoś głębiej omawiać się tego tematu. Chciałabym tylko go zasygnalizować, zapunktować, żebyście na to zwracali uwagę przy zakupie produktów i uwzględnili w tym swoje preferencje, ale takie prawdziwe. Takie małe ćwiczenie dla was podczas robienia zakupów, jeśli będziecie pamiętać, bo wiem, że przy takim natłoku i przy takim trybie życia, jaki w chwili obecnej ma większość z nas, ciężko pamiętać o czymkolwiek podczas zakupów i ciężko znaleźć czas na spokojne zakupy. To tak innymi słowy. Co mamy następnie? Bezpieczeństwo, higiena pracy i edukacja.
Punkcik pierwszy, szkolenie wewnętrzne i zewnętrzne. Co miałam na myśli? Kochani, pracując i współpracując przez ponad 10 lat z firmami różnego typu, mniejszymi, większymi, światowymi i nieświatowymi, jak to się mówi, miałam przyjemność brać udział, a także prowadzić szkolenia. W chwili obecnej bardziej uczestniczyć w szkoleniach jako szkolony niż szkolący. I powiem wam szczerze, jest tragedia. Jest naprawdę tragedia do firm, gdzie naprawdę są odpowiedzialne kontrakty, gdzie są międzynarodowe relacje biznesowe. Zatrudnia się szkolący, którzy pracują tam 2 tygodnie. Czaisz bazę? Po 2 tygodniach, wchodząc do firmy, ktoś ci daje uprawnienia do szkolenia pracownika. I to do szkolenia pracownika samodzielnego. Ty po 2 tygodniach jesteś na tyle samodzielnym pracownikiem, że możesz szkolić pracownika następnego, gdzie następnie po tych 2 tygodniach ten pracownik oczywiście również może szkolić samodzielnie następnego pracownika. No jakaś pierdolona paranoja. A później jak firmy mają wykonywać dobrą jakość? Idziemy dalej. Warunki pracy. Pomyślcie sobie przez całą waszą karierę zawodową, ile razy trafiliście do firmy, gdzie mieliście bardzo dobre warunki pracy pod tytułem wchodzicie do firmy, macie full szkolenie, wchodzicie do pracy, macie zapewnioną odzież, obuwie, spodnie, koszulkę. Kiedy mieliście zapewnioną pralnię do tego albo dodatek do prania, kiedy mieliście zapewnione godne warunki przerwy, kantynę, godne warunki sanitarne, jeśli chodzi o ergonomię pracy, atmosferę w pracy i parę innych kwestii. Ile razy wam się zdarzyło pracować w miejscu, gdzie nie mieliście żadnych zastrzeżeń, ale zwróćcie uwagę na te rzeczy z punktu widzenia menadżera, nie przeciętnego człowieka, bo powiem szczerze, że pracowałam w firmach, gdzie nie było nic. Naprawdę nie było nic, nie było nawet kantyny, było jakiekolwiek pomieszczenie, gdzie ktoś wstawił pseudo zlew, postawił jakiś stół, narzucił na to jakąś ceratę, postawił czajnik, ekspres do kawy i to była kantyna na przykład na 10 osób, a powierzchnia tego nie przekraczała nawet 5 m². Wyobrażacie sobie to? A do tego na przykład węzeł sanitarny to był jakiś drewniany kibel, tak jak kiedyś się stawiało na polu. I to były dla niektórych ludzi naprawdę bardzo dobre warunki pracy. Ja byłam, powiem szczerze, oszołomiona. Czyli przechodzimy do tego, co powinien zapewnić nam pracodawca. Moi drodzy, moim zdaniem niezależnie od tego, czy pracujemy na kontrakt, czy krótkoterminowy, czy długoterminowy, czy pracujemy na tak zwanych umowach śmieciowych, to znaczy z niepełnymi składkami, czy pracujemy na innego rodzaju umowach cywilnoprawnych, które gwarantują nam zatrudnienie, są podstawowe rzeczy, są wyjątki, ale to są osobne zapisy w umowach. Są podstawy, które musi zagwarantować nam pracodawca. I nawet pomimo tego, że pracodawca generalnie powziął tą decyzję, że on będzie tym takim przedstawicielem, można powiedzieć, lokalnej społeczności albo kontynentalnej, w zależności od wielkości firmy, ale powziął tą decyzję, że on będzie takim jakby gospodarzem. On weźmie odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi, da im pracę, będzie się troszczył o nich, żeby mieli stabilne życie, żeby mieli tą gwarancję, że mogą coś zaplanować, że mogą mieć ten spokój psychiczny, że będą jeść na pewno w przyszłym tygodniu, będą mieć za coś w przyszłym miesiącu i tam na przykład za pół roku. Pomimo tego, że on w imieniu całej społeczności występuje i pracujemy wszyscy generalnie na wspólne dobro, jednak pracodawca musi nam coś zapewnić z racji tego, że no on będzie tym gospodarzem, tak? Tym jakby, jak to się mówi, panem, panią domu.
Dlatego, co powinnam zapewnić? Wszystko zależy oczywiście od rodzaju pracy, od sektora, w jakim pracujemy, ale na pewno musi być to odzież ochronna, dobra odzież ochronna pod tytułem obuwie, niezależnie czy jesteś pracownikiem hali, czy jesteś pracownikiem biura i czasami wchodzisz na halę, czy jesteś wizytatorem, klientem, który tylko przychodzi od czasu do czasu. Za każdym razem podstawowa wymagana odzież ochronna, adekwatna do sytuacji, które mają miejsce albo mają mieć miejsce, albo potencjalnie będą mieć miejsce. I tutaj w tym ostatnim przypadku akurat rachunek prawdopodobieństwa musi wynosić ponad 80%. I w większości tak jest, powiem szczerze. Czyli generalnie bez obuwia ochronnego się nie wchodzi, czasami nawet bez kasków, tak jak powiedziałam, zależy od firmy. Jeśli, kochani, nasz pracodawca nam zapewnia podstawową odzież ochronną, tą, która nam jest naprawdę niezbędnie potrzebna do wykonania pracy, bez stworzenia fochów, bez naciągania pracodawcy, tylko naprawdę przychodzimy i mówimy: słuchaj, dobrze mi się pracuje wtedy, kiedy mam to, to, to i to, ale to nie jest to, że ja przychodzę i ja mam koncert życzeń. Słuchaj, jeśli pracodawca na przykład gwarantuje ci okulary ochronne, a tobie się dobrze pracuje w innym modelu, to taki model kup sobie sam. Jeśli faktycznie są jakieś zdrowotne przeciwwskazania, to jest coś innego. Ale generalnie odzież ochronna musi być zapewniona i to nie taka najtańsza, tylko naprawdę skuteczna. Co jeszcze powinien zapewnić nam pracodawca? Bardzo dobre warunki sanitarne, dostęp do wody. Tak w odstępie paru metrów, parunastu metrów powinieneś mieć swobodny dostęp do zbiornika z wodą. Co jeszcze powinien ci zapewnić pracodawca? Odpowiednią ilość przerw pracy. Powinien zapewnić ci w przypadku za wysokiej temperatury, gorąca, zapewnić ci poza zimnym napojem bądź zimną wodą, ewentualnie czasami jakieś inne dodatkowe porcje pożywienia bądź napojów chłodzących. Dodatkowe przerwy czasami, ewentualnie nakrycia głowy bądź jakiekolwiek schronienia. W przypadku, kiedy jest za zimno, analogicznie tylko w drugą stronę. W przypadku godzin nadliczbowych przede wszystkim pracodawca powinien poinformować dużo wcześniej, bo nikt nie ma obowiązku z dupy tak nagle. Wiesz, na przykład przychodzisz do pracy i ktoś ci mówi: ej stary, słuchaj, ty dzisiaj nie pracujemy do tej godziny, tylko zostajemy 2-3 godziny dłużej albo nawet pół godziny. A ty na przykład jesteś gdzieś umówiony, masz to zaplanowane od 3 tygodni. I akurat kurwa się trafia ten jeden jebany dzień, nie? Masz prawo powiedzieć nie i nikt nie ma prawa cię kurwa ukarać. Bo trzeba było powiedzieć wcześniej, a jeśli nie wiedzieliście wcześniej, to co planista robił? Proste, nie? No. Macie prawo odmówić w takiej sytuacji, jeśli ktoś was pociągnie do konsekwencji. Co jeszcze pracodawca powinien zapewnić? Pracodawca powinien zapewnić godne warunki spożywania posiłków. To znaczy czysto, schludnie, odpowiednia ilość przestrzeni, odpowiednio wywentylowane pomieszczenie. Na zewnątrz powinno być zadaszone pomieszczenie dla palących, schronione przed wiatrem. Coś tutaj jeszcze mamy. O, tak a propos dyskryminacja w pracy. Dyskryminacja to jest bardzo obszerny temat. Dyskryminuje się i zarówno pracodawców, i dyskryminuje się i zarówno pracowników. Dlatego bardzo was proszę, zwracajcie na to uwagę, alarmuję, biję na alarm, apeluję. Nie dyskryminujcie siebie nawzajem, bo w ten sposób nie osiągniemy wspólnie celów. I bardzo proszę, osoby zawistne, zazdrosne, przestańcie być takie, gdyż to też jest w waszym zasranym interesie. A że no, czasami przewodniczący wam nie pasuje, no. Zdarza się. Ja też nie we wszystkim jestem taka super. Serio. Co mamy dalej? Outsourcing szkoleniowy. A propos szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Ludzie, jakich wy patentów kurwa zatrudniacie do siebie, do firm, żeby szkolić wam ludzi. Zatrudniacie ciula po jakimś pseudo-coachingowym treningu, który tylko przychodzi i klepie jebane regułki. Masakra.
A później taki ktoś szkoli mi menadżera w firmie. I taki menadżer później chodzi, kurwa, jak pierdolona pizda, jak jakiś laluś i się wyżywa na ludziach. Bo go ktoś wyżej opierdala, bo ten frajer nie wie, jak pracować. Halo, pobudka, ludzie, budzimy się, wake up. I tutaj przechodzimy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlaczego się budzimy? Tak jak powiedziałam, jest firma, jest jeden gospodarz, ale on się opiekuje całą grupą. A ja się opiekuję tymi wszystkimi grupami i tymi wszystkimi gospodarzami. I to jest naprawdę ciężko ogarnąć. I to będzie na tyle na dzisiaj. Podsumujemy sobie częściowo, można. Nie omówiliśmy wszystkiego. Nie chcę was zamęczać jakimiś długometrażowymi, nudnymi odcinkami, ale są to naprawdę poważne rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać na sympozjum i będziemy mogli omówić te tematy bardzo, bardzo dokładnie, ale to też muszę wiedzieć odpowiednio wcześniej, bo też trzeba się do tego merytorycznie odpowiednio naszykować. No i przede wszystkim chciałabym mieć wtedy dostęp do dużo lepszych danych, bo powiem szczerze, teraz natrafić na dane z poprzedniego roku to jest bardzo ciężko. Ja wiem, że plany strategiczne Unii i generalnie światowe były robione w innych ramach czasowych, ale miło by było też popracować na jakichś aktualnych danych, bardziej aktualnych niż na przykład 2016. Od tego czasu się dużo zmieniło. Więc kochani, bardzo was proszę, przemyślcie te parę kwestii, o których dzisiaj mówiłam. Jeśli wam coś przyjdzie do głowy, macie jakiś pomysł, napiszcie tam śmiało na dole w komentarzach. Chętnie z wami porozmawiam, bo tak jak powiedziałam, jest to w naszym wspólnym interesie, bez względu na kolor, jaki ktoś z nas ma, bez względu na to, co ktoś z nas wierzy, bez względu na to, gdzie ktoś z nas mieszka, bez względu na to, co ktoś z nas je i bez względu na to, tak naprawdę za kogo się uważamy i gdzie pracujemy, jaki mamy status społeczny. Jest to w interesie każdego z nas. Pozdrawiam, do usłyszenia i to tyle w dzisiejszym podsumowaniu Moszny TV. Pozdrawiam was gorąco, całuję. Peace.